Więc powiem tak, jestem po prostu przerażony, że głupota ludzka jest tak ogromna, że po prostu wjechaliście na mnie jak na jakiegoś kurwa bobra i ujeżdżacie mnie kurwa tym kołem od samochodu, próbując mnie uciszyć, że ja mam siedzieć cicho, bo pan jest idiota, jak usłyszałem pod komentarzami pod filmem moja fotowoltaika, że pan się nie znasz na niczym, po co ta różnicówka, po co to, po co tamto. To powiem wam tak, to wy nie wiecie, że przed całą instalacją i regulatorem należy dać bezpieczniki 35 A oraz ogranicznik przepięć. Ja tu nikogo nie chcę wyzywać, ale ci ludzie, co piszą te komentarze, to większość z nich to podejrzewam, że są totalne tempaki i niełuki po prostu, skoro takich rzeczy nie wiedzą. O tak się tego nie robi, nie pod taką przetwornicę, a to pod jaką? To podeślij może link, barani łbie. Może podeślij link do jaką przetwornicę mam zastosować. O, bo 300 watów to się zaraz zjara i będzie chuj. To się zjara, to będę wiedział, że źle zrobiłem. Wiem, ja rozumiem, że każdy jest z was mądry, bo siedzicie przed swoim srajfonem, swoim srajpadem czy srajlaptopem. I jesteście cwaniakami, bo siedzicie w internecie, macie tysiące stron, możecie sobie kliknąć jednym ruchem i macie tysiące informacji, uważacie się za bogów, a jesteście dupy wołowe i to kompletne. Bo ja szukam informacji, jeżeli muszę już w internecie, a nie cokolwiek mi wpadnie do głowy, to już szukam. Ja zakupiłem wszystko sobie na serwisie Allegro i składam to do kupy samemu, bez żadnej pomocy. A wy, po prostu krytykując mnie, napędzacie tą maszynę hejterstwa na YouTubie i kolejni ludzie, nie wiedząc tak naprawdę o co chodzi, będą się dołączać do tego i ta spirala odnośnie fotowoltaiki, odnośnie ludzi, którzy sami chcą dla siebie coś zrobić, będzie coraz większa. Powiem wam tak, zawiodłem się na widzach na YouTubie, bo po prostu nie wiem, czy wy jesteście głupi, czy się z czymś na łeb nie zamieniliście. Bo to już po prostu jest, jak to mówiąc po polsku, chujnia z grzybnią. Wiecie, co to jest zasada modułowa, budowy modułowej? Że nie macie jednego falownika, czy tam, jakby to powiedzieć, takiej małej fotowoltaiki jak moja, tylko macie kilkanaście albo kilka. Na przykład, jak już mówiłem w jednym filmie, że garaż ma swoją małą fotowoltaikę, nie wiem, kotłownia ma swoją, szklarnia ma swoją. Po prostu w razie awarii siada wam jeden moduł, reszta pracuje. W czym jest problem? Zabezpieczenia? Zastosowałem zabezpieczenia nawet lepsze niż powinny być. To w czym jest problem? Żal wam w dupę ściska, że ja zrobiłem to dla siebie, a wy tego nie macie? No to może trzeba zakasać ręce do roboty i wziąć dupę w troki i zacząć się uczyć elektromechaniki. A nie kurwa siedzicie przed laptopami z iPhone'ami i wy jesteście bogami, bo wy macie dostęp do milionów informacji. Powiem wam tak, mi nic nie musicie udowadniać, bo ja cały czas udowadniam, że jestem w stanie przeskoczyć każdego. Jestem każdego w stanie przeskoczyć. A wy, krytykując mnie, po prostu popieracie te wielkie korporacyjne molochy zajmujące się fotowoltaiką, które ludzi rżną na kasę, podsuwają im do podpisania wstępne lewe umowy, bo tak to nazywam, w których często jest napisane małym druczkiem, ale wie pan co, pan to podpisał, ale pan nie przeczytał, to już pana problem. Tak, a dziadek 80, który ledwo widzi, jak miał to przeczytać, jak to jest tak małym druczkiem napisane? Ale nie, w Polsce o tym nikt nie pomyślał. W Polsce jest tak, że jak nie przeczytałeś, to jest twój problem. Więc sami pozwalacie na to, żeby takie skór się panoszyli po naszym rynku. Nie, fotowoltaika zła. Teraz powiem wam tak, teraz popieracie pompy ciepła, jakby to było nie wiem co. A ostatnie przymrozki, jakie były, pokazały, że te pompy ciepła nadają się, żeby sobie nimi dupę podetrzeć. No.
Więc ja się śmieję z posiadaczy pomp ciepła, że dali się wyruchać Unii Europejskiej i jej zielonemu nieładowi. Tak, zielony dziad, ład i każdy, kto będzie popierał zielony ład, jest według mnie zdrajcą narodu polskiego. Bo po prostu jesteście przydupasami Unii Europejskiej, popierając zielony ład, bo to nas wszystkich zniszczy. Ja będę popierał rolników protestujących i wszystkich, którzy protestują przeciwko zielonemu ładowi i każdej bandyckiej agenturze, która ma na celu zniszczyć statystycznego Kowalskiego, który zapierdala od pierwszego do pierwszego, żeby mieć na co, a nawet za co żyć. Bo jak tu powiedział pan Klaus Schwab, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. A wiecie dlaczego? Bo w przyszłości nic nie będziesz posiadał, a będziesz wszystko wynajmował. No. Więc gratuluję idiotom, którzy takie coś popierają, bo po prostu dają do zrozumienia, że nie mają mózgu, tylko mają, nie wiem, komputer analogowy jeszcze. I nie trybią, że świat się zmienia. Oni stoją w miejscu. Sorry bardzo, ale taka jest prawda. A po prostu popierając Zielony Ład, po prostu pokazujecie, że chcecie rozbiorów. Chcecie rozbiorów cywilizacyjnych. Chcecie być uzależnieni od tych korporacyjnych skurwysynów, którzy zrobią z waszego życia piekło dosłownie. Nie będziecie posiadać samochodów, motorów, skuterów. Będziecie mogli mieć tylko rower, ale o tym nikt nie słyszy, o tym się nie mówi. Nie mów o tym, bo to nie wolno, bo coś tam. Będę o tym mówił. Wy nie wiecie o tym? Wy nie o tym nie wiecie. Nie będziecie posiadać samochodu, będziecie mogli je jedynie go wynająć. No. Albo po prostu wynajmować. Będziecie sobie rezerwacje robić na samochód i dopiero będziecie mogli go używać. Chcecie takiego życia? To proszę bardzo, ja nie zamierzam w takim świecie żyć. Ale nie pozwolę, żeby taka banda idiotów zrujnowała mi plan jeszcze wskrzeszenia myślenia w ludziach. Gratulacje, pozdrawiam serdecznie wszystkich idiotów.